Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie. Śmieję się, bo chodziłam po mieszkaniu, żeby znaleźć miejsce, w którym mogę usiąść i rozpocząć tego vloga. I nie ma takiego miejsca odpowiedniego, dlatego że wszędzie jest coś i to jest taki... To będzie reality show. Tą kanapę, na której tutaj siedzę, rozłożyłam w poniedziałek. Dzisiaj jest piątek i ona ani razu nie była złożona. Także widzicie, tak to jest niestety. Ja się domyślałam, że tak może być. Tak szczerze, z ręką na sercu, miałam nadzieję, że będzie mi się chciało składać, rozkładać. Nie chce mi się. Uważam to za stratę czasu, uważam to, że wiecie, ja nie mam gości, Adaś też tu się czasami lubi ze mną powygłupiać, robimy jakieś wojny na poduszki i po prostu ja tak zmieniam tylko prześcieradło. Dobrze, że chociaż to robię. Muszę poczekać jeszcze troszkę, ale na weekend planuję je złożyć. Zaczynam tego vloga, dlatego że dzisiaj wybieram się w fajne miejsce z Bogumiłą, jakąś jej koleżanką, której jeszcze nie poznałam. Idziemy na dump, na saunę. Przy fiordzie, zaraz, że jak wychodzicie sobie z sauny, to możecie pomorsować. Ja morsowałam w tym sezonie, nie pokazywałam wam tego, było na minusie. Pierwszy raz przy minusowej temperaturze morsowałam i było zarąbiście. Ci, którzy mają mnie na Instagramie, to widzieli, bo ja chyba dodawałam relacje z tego, co pamiętam. Tak, dodawałam na pewno. Ale na YouTubie tego nie było, więc żałuję, że nie wziąłam ze sobą wtedy kamerki. Mam gdzieś ten filmik, ale ten format nie odpowiada. Spróbuję jeszcze raz, ale coś tam było nie tak z tym plikiem, że nie chciało się to w normalny film załadować. W każdym razie postanowiłam, że dzisiaj zabieram ze sobą kamerę i pokażę wam, jak to fajnie wygląda. W ogóle ktoś miał super pomysł na biznes i cały czas jest oblężenie do tych saun. I ciężko jest się naprawdę wstrzelić z terminem, bo zawsze jest zabukowane. Także ja dzisiaj mam jeszcze właśnie wolny wieczór. Umówiłyśmy się, że zrobimy to dzisiaj, bo w zeszłym tygodniu się nie udało. A ten weekend ja jestem z Adasiem, więc zobaczymy, może coś uda się jeszcze fajnego nagrać. Zobaczymy, co będziemy robić. Na ten moment nie mam żadnych kompletnie planów. Także... Let's see! Dobra, ja już podjechałam na parking, czekam na dziewczyny. Powinny przyjechać za 5 minut. I niestety... Ojku, co to? Niestety tam nie ma parkingu pod samym tym obiektem i trzeba tam dojść kawałek. Minus jest taki, że trochę pada. Także mam nadzieję, że przestanie i że będzie fajnie i przyjemnie. Chociaż taki delikatny deszczyk nie zaszkodzi. Ale żeby tylko nie lało. Ale czat! My jesteśmy w której? My jesteśmy tutaj. A tutaj do siebie? Nie wiem. Ja mam 10. No to ja bym teraz jak tak ma być, no. Dobra. Dajesz Bogunia. Prościzna. Ale prawda, nie widać jak daleko jest woda, także na luzie. Dobra, do cyców. Co ja zrobię? Ale ty masz dobrą lampę. Ja nie mam lampy. To jest bez lampy. No tak, bez lampy. O, jest. Tak, brawo. No, dobrze. Mi to było ciemno, ja w ogóle nie mogę... Ja nie lubię tych. Teraz. Dobra. Ej, no zaczyna padać. A to faktycznie robi różnicę. Ej, ale jak sobie pierwszym razem wyszło z sauny, to było cieplej. No, a teraz będzie krótko chyba, albo się... Nie odpływaj tak daleko, bo ja się boję, no. Dobra, wracam. Karolina, wskocz po mnie. No, właśnie, jestem gotowa. Teraz się trzeba się zagrzać parę minut i później zagrzać dwie na ubranie. Jest bosko. Uwaga, uwaga, kobie coś powraca. Uhu, uhu. Nawet
Nowa energia to pewnie po tym, po saunie. No naprawdę tak było super. Adam, poczekaj, bo mama mówi teraz troszkę, poczekaj! Fiona. Nie mogę. Nie możesz? Aha, to ja mam poczekać? To. Aha, tak myślałam właśnie. No, było tak kurde fajnie, że ja przynajmniej raz w miesiącu poobiecałam, to jest musowo, będę sobie chodzić. Jeżeli macie tutaj też okazję, to naprawdę polecam. Nawet dla sauny samej, jeżeli nie lubicie sobie pływać. I co jeszcze? One są też w Oslo. Wiem, że jest kilka. I Sandefjord. Nie jestem pewna. Możecie sobie wpisać dump w Norwegii i wam się wyświetli. Super, super sprawa. My jedziemy z Adasiem. Upatrzyłam sobie jedne buty, które są na minus 70. I chcę je... Jezu! Na wycieczkę. Jedziemy najpierw na wycieczkę. Słuchajcie, najpierw na wycieczkę. I potem do sklepu. I potem do sklepu. Skąd do sklepu teraz? Teraz? Teraz jedziemy najpierw do sklepu, a później na wycieczkę, bo mama się przebierze w sportowe ciuchy i pójdziemy na spacer. I zamoczymy stopy w wodzie, jak chcesz. A to tylko ja pójdę do sklepu. Nie chcesz do sklepu? Nie. Nie chcę do sklepu. Typowy facet. Dobra. Włosy dzisiaj będą olejowane. Przyklepami. Ja lubię takie ulizane, takie... Tylko tu mi coś nie wyszło, ale już nie chcę mi się tego poprawiać. Ja nic nie widzę. Nic nie widać! Uwaga! Jedziemy! Podoba ci się, Adaś? Sobotnie wyskoki. Ale super! Kolejna sobotnia wariacja śmieci. Kolejne sobotnie igraszki. Cyk. Pyk. Zamykamy. Brawo! Między innymi kocham Norwegię, że zobaczcie, jest tak pięknie! 5 minut od domu dosłownie wyjeżdżam i mam coś takiego. Ojejku, mówię wam, jak dzisiaj mi się nic nie chce. Byliśmy rano z Adasiem na kulkach, zjeżdżalniach, trampolinach, takim olbrzymie miejsce, ja nienawidzę tam jeździć, bo tam jest za duży pisk, wrzask, wiecie, te dzieci biegają, za dużo się tam dla mnie dzieje, ja no, nie lubię tam jeździć. Adaś też jakoś nie za specjalnie, bo on też nie lubi takich tłocznych miejsc. No i przyjechałam i chyba muszę trochę odpocząć, tak mi się spać w ogóle zachciało. No ale oczywiście nie mogę, włączyłam Adasiowi bajkę, ogląda Boba Budowniczego i tak myślę, że kurde już połowa dnia zleciała. Ja się z filmem na pewno nie wyrobię na 17, to w ogóle nie ma szans. Dobrze, że mam obiad ze wczoraj, bo zrobiłam taki wielki gar sosu na spaghetti i zostało mi właśnie ze wczoraj. I... Nie wiem, albo kawa, jedna z opcji, albo, chociaż piłam już dzisiaj jedną kawę, albo wyjść na ten deszcz, na spacer. Adaś, idziemy na spacer? No ja też właśnie nie do końca chcę, ale może wyjdziemy na chwilkę chociaż, zobaczymy. No te bajki, ja też nie lubię, jak on za dużo bajek ogląda. No i tak to właśnie leci. No naprawdę dużo bym dała, żeby teraz się móc przespać, tak z pół godzinki chociaż.
Słuchajcie, dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że no jak widzicie sami, nie udało mi się dodać filmu w zeszłym tygodniu, bo Adaś trochę miał taki czas, że chciał po prostu go spędzić ze mną, chciał ze mną spać, chciał ze mną oglądać bajkę, wszystko chciał ze mną, więc widocznie do tego potrzebował, więc no nagrywanie wiadomo zeszło na drugi plan. A w tygodniu no nie mam jak nagrywać za bardzo, bo praca, przedszkole, obiady, zakupy, śmieci, odkurzanie, pranie i wiecie jak to jest, więc nawet nie przyszło mi do głowy, żeby wyciągać kamerę. A druga sprawa jest taka, że pokażę wam się, to często się nie zdarza, wychodzę na miasto dzisiaj, mamy dzisiaj wyjście, dzisiaj jest w ogóle piątek, żeby nie było. Mamy dzisiaj wyjście z pracy, takie, no z pracy, no, firma postanowiła zorganizować takie wyjście, właśnie coś zjeść, może wypić jakieś piwko, więc wszyscy z pracy się wybieramy, później zobaczymy jak to będzie, no bo szefostwo też ma tam z nami być, więc prawdopodobnie będzie tak, że szefostwo się zwinie, a my sobie gdzieś może pójdziemy nawet potańczyć, ja nie wiem, bo ja nie wiem jak to się robi, ja nie pamiętam. Ja nie byłam lata, naprawdę lata na czymś takim, więc nie wiem, zobaczymy. Jadę autobusem, żebym mogła chociaż, nie wiem, jedno czy dwa piwa się napić, jeżeli będzie fajnie, no bo wiadomo, jeżeli nie, no to się zawijam i wracam do domu. Chciałam wam też pokazać buty, o których mówiłam, nie wiem, czy w zeszłym filmie, bardzo super, naprawdę wygodne, ale jakbym, czekajcie, może tak, tu będzie widać, teraz kurde, ta kiecka się podwija cały czas, one są... A jakie światło żałosne. O takie. Takie długie. Na takiej, no nie wysokiej platformie. Koturnie. Takie, nie przed kolano, bo tu mi się kończy kolano. Takie dotąd. Nie całkiem długie. Do połowy kolana, powiedzmy. I mega, bardzo, bardzo wygodne. Za pół ceny. To jest ta firma Stockholm coś tam. No coś tam ze Sztokholmem. Tutaj ona jest znana w Norwegii. Także jeżeli mieszkacie, ja je kupiłam za tysiaka. Z dwóch przecenione i no dlatego pokazuję, że są po prostu mega wygodne. Te buty w tym stylu, mam jeszcze drugie takie. Te też bardzo polecam. Tylko, że te są krótkie. Mierzyłam chyba z 20 par różnych tego typu butów i te są najwygodniejsze. I te też. Jestem mega, mega zadowolona. To jest ta firma Rieker. Sorry, że taka podeszwa uwalona, ale no nie mam metki. Tak, 39 rozmiar i te też sobie wzięłam 39, bo ja mam stopę prawą troszeczkę większą niż lewą. Pokażę wam urywek mojego mieszkania. Ja wiem, że wy tu jeszcze nic nie widzicie fajnego, ale ja już to widzę moimi oczami. Tu będzie tak pięknie. Tą ławeczkę mam nową, tą lustro nie wiem, czy wam pokazywałam, chyba pokazywałam. Tam już zawisnął obraz. Tu stoi w ogóle palma, która miała być na wyrzucenie, a ona tutaj, nie mam tu żadnego grzejnika, ona po prostu tutaj odżywa. Normalnie puściła mi nowe listki, no super. To tak wsadziłam, bo kupiłam, ojejku, ścierka, no bo wycieram podłogę, jak wchodzę, jak jest mokro. Ten dywanik, ta szafka na buty, no będzie baja. Będzie baja. I może wam to jest ciężko sobie wyobrazić, bo nie wiecie może co ja mam w głowie, jaką wizję na to mieszkanie, ale mniej więcej właśnie mi się to już powoli składa i no ja się jaram, no bo wiadomo, ja się jaram, bo to jest moje mieszkanie. A jak już całkowicie skończę, no to wtedy wam zrobię tour. No przed i po. A tymczasem, moi drodzy, ja uciekam na autobus. Nie wiem, może coś nagram z dziewczynami, jak mi pozwolą. Z dziewczynami, chłopakami. Albo i nie. I don't know. Bye. Jest po 18:00 i jeszcze jest jasno, także jest nadzieja, że idzie wiosna.
This city is rolling, yes. But this city. Melduję, że nie ma jeszcze północy, ja bezpiecznie dotarłam do domu, w ogóle pomyliły mi się przystanki jak zwykle, bo wiecie, ja nie używam autobusów, więc nie wiem, czy on tak po prostu jeździ, czy on, nie wiem. W każdym razie wysiadłam gdzie indziej i musiałam dojść taki dosyć spory kawałek. Było ok, bez szału i po raz kolejny, czekaj, gdzie siądę na kiblu. Po raz kolejny uświadomiłam sobie, że albo nienawidzę takich wyjść, bo jest za głośno, za tłoczno, za dużo się dzieje i albo w ogóle nie powinnam na coś takiego chodzić, albo... Jezus, przycisnąłem spłuczkę, zepsułam. Albo powinnam po prostu robić to częściej, bo jestem tak odzwyczajona, że tego nie robię, że po prostu wszystko mi później przeszkadza, więc albo po prostu w skrajność... To takie to jest trochę skrajne, ale no dziwne uczucie. Ja po prostu czuję się jak taki wypuszczony człowiek z dżungli. No i totalnie nie podoba mi się to uczucie. I tak siedziałam właśnie i się zastanawiałam, mówię, Boże, czy to ze mną jest coś nie tak, że ja po prostu nie lubię takiego czegoś, czy właśnie powinnam częściej wychodzić i przyzwyczajać się i może w końcu bym się przyzwyczaiła do czegoś takiego. Ale no nie oszukujmy się, ja wychodzę, nie wiem, 2 razy do roku, także nie za często. Teraz idę, pozmywam z siebie wszystko i idę spać. To też jest śmieszne, że wybiła 21:45 i tak mi się momentalnie zachciało spać, tak jakby organizm się domagał, bo ja około 10:00 chodzę teraz spać, więc wiecie, już tak automatycznie zaczęłam ziewać i myślałam, że pójdę potańczyć, bo tak miałam nadzieję, że wszyscy się zbierzemy, ale wiecie, ten drinka, jeszcze ten sączy piwko, a tutaj coś tam i w końcu mówię, nie ma to sensu, po prostu jadę do domu i... No i tak! Czas do łóżeczka. Raczej na sofę. Dzisiaj znowu obudziłam się tak, jakbym miała wstawać do pracy, czyli wybiła 5:40, ja się obudziłam bez budzika. Oczywiście przewróciłam się na drugi bok i poszłam dalej spać i obudziłam się o 10:00. Śniły mi się takie przeróżne, dziwne rzeczy, że... To znaczy, to był fajny sen, bo to było tak jakby sen z dzieciństwa, kiedy ja byłam mała z moją siostrą. Niby byłyśmy małe, opowiem wam, bo to było fajne. Byłyśmy małe, ale tak jakby małe fizycznie, ale dorosłe, wiecie o co chodzi? I stałyśmy przy polu i było zboże. I to było takie fajne lato, trochę takie wspomnienia z wakacji, z dzieciństwa, jak jeździliśmy na wieś. Maki rosły takie ładne, taka była polana w ogóle, no ale najbardziej rzucało mi się w oczy to zboże. Nie wiem, czy przez to, że teraz ta zbożowa afera. Pewnie nie. I siostra tak opowiadała właśnie, że kurde, ja nie chcę tego mieszkania, że to jest wieś, że to będzie daleko i takie w ogóle rozkminy życia dorosłego, ale w takim ciele dziecka. No nie wiem, nie umiem wam w ogóle tego tutaj opowiedzieć, ale to był fajny sen. Jeszcze tata mi się właśnie też śnił, że on przejeżdżał jakoś samochodem, tylko się tak patrzył. No nie wiem. W każdym razie dzisiaj od samego rana bardzo dużo zrobiłam, bo zawsze próbuję wykorzystać czas, kiedy nie ma Adasia, na sprzątanie. Wdzięczna, niewdzięczna praca, ale uwaga, zaścieliłam kanapę, zrobiłam jedno pranie, zmieniłam pościel, poodkurzałam, starłam kurze, nastawiłam zmywarkę, umyłam łazienkę, także dużo zrobiłam, no i byłam na zakupach, na spożywce. Teraz sobie siadam tak na spokojnie, jaram się, bo no naprawdę dzień jest coraz dłuższy. Dla mnie to jest mega ważne, mega istotne. Mówcie co chcecie. Ja się nie będę z nikim spierać. Na mnie pogoda ma ogromny wpływ i tak mam. I nikt tego nie może negować. W każdym razie też, co chciałam powiedzieć, że
wysyfiło mnie, zanim mi ktoś powie, że och, znowu cera ci się popsuła, to no po pierwsze, wypiłam wczoraj 3 browarki. Ale największy, zaczęło i tak, tu mam też na klatce i mam na plecach. Nie przejmuję się tym na razie, dlatego że dobry to jest znak. Kupiłam sobie w Polsce mieszankę. W ogóle, czekajcie, kuźwa, chciałabym was gdzieś postawić, bo nie chcę mi się tego trzymać. Gdzie was mam postawić? Tam. O, tutaj was postawię. Tu wisi, dosycha koc. Tu grzeję, dogrzewam takim grzejnikiem mieszkanie, bo tam, gdzie stoi grzejnik, kiedy wyburzałam ścianę, tutaj chłopaki wyburzali ścianę, to kartony z kuchnią przełożyli mi tam i połowa grzejnika jest zasłonięta tymi kartonami i boję się podgrzewać po prostu bezpośrednio na te kartony. Dlatego dogrzewam mieszkanie takim grzejnikiem, ale to nie ma w ogóle znaczenia. Nie wiem w ogóle o czym, po co ja o tym mówię. Kupiłam sobie mieszankę ziół na endometriozę. Po raz pierwszy mam coś takiego, że chce mi się zadbać w końcu o swoje zdrowie. I jak miałam mnóstwo prób, mnóstwo podejść, tak teraz, tym razem się tak zawzięłam, że już robię to automatycznie i w ogóle o tym nie myślę. W smaku masakra. Ja lubię zioła, ale to jest taka mega mieszanka goryczy, takiego niedobre. Jeżeli zapytacie, czy jest pyszne, nie jest pyszne. Ja tego nie słodzę, nie słodzę, oczywiście niczego nie słodzę, ale nie dodaję miodu, nie dodaję cytryny, nic po prostu nie dodaję, po prostu piję. Po kilku łykach się przyzwyczajam. Przeczytam wam tak na szybko składniki. Ziele krwawnika, ziele skrzypu polnego, ziele przywrotnika, kłącze perzu, korzeń arcydzięgla, ziele serdecznika, liść brzozy, kwiat rumianku, siemię lniane, kwiat nagietka, kora kaliny koralowej, ziele bylicy pospolitej, kwiat kocanki, liść pokrzywy, nasiona wiesiołka. Połowy z tego nawet nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Podobno zioła mają bardzo duży wpływ na samoleczenie się i postanowiłam spróbować. To zamówiłam na Allegro, nie wiem czy już o tym wspominałam i spróbuję. Tu jest 120 gram, trzeba to pić codziennie przez przynajmniej miesiąc, więc żeby w ogóle jakikolwiek efekt był. No i efektem ubocznym oczyszczenia organizmu oczywiście jest to. Ale tak, dlatego, tak jak powiedziałam, na razie nie przeszkadza mi to w ogóle i nie myślę o tym, bo wiem, że to jest dla mojego dobra. Dla mojego dobra też idę dzisiaj znowu na saunę z Bogumiłą. Podejście drugie tak mi się spodobało, tak jak wam mówiłam, że postanowiłam, że będę robić dużo więcej rzeczy dla siebie. Dla mojego ogólnego dobrostanu, nie tylko dla ciała, ale też dla ducha, dla głowy. No i oprócz tego też pytaliście o Zapera. Ja zamówiłam coś takiego. Musicie sprawdzać, czy sprzedawcy, pisać do sprzedawców, czy oni wysyłają za granicę. Ja zrobiłam sobie jedną paczkę całą i akurat tak się złożyło, że jechał szwagier Maćka tutaj i on mi to po prostu zabrał. Ale musicie pytać. Często po prostu sprzedawcy wysyłają też za granicę, więc pytajcie. A jeżeli nie, to wysyłajcie do na przykład do Nordspeeda i Nordspeed później to zabiera. Opisujcie tylko paczkę i on przywiezie wam do Norwegii. Jedno z możliwych rozwiązań. Tu jest bateryjka. Nie będę wam teraz mówić, co to jest Zaper. Też kupiłam to dla zdrowotności, też już trzy dni z tego korzystałam. Nie wiem, czy cokolwiek działa, jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, ale oprócz tego chciałam się z wami podzielić tym, że byłam po raz drugi u tej pani, która nie jest lekarką, która jest refleksologiem, która zajmuje się hipnozą. Mówię tutaj o mojej endometriozie i
Po pierwszej wizycie opowiadałam wam, że ja czułam takie mega wielkie ciepło, kiedy ona położyła ręce na moim brzuchu. To było takie dziwne uczucie, ona przystawiła mi tam kość, nastawiła i tak dalej. No i kazała mi przez ten miesiąc, czy tam 3 tygodnie się masować. Pokazała jak, ja to skrupulatnie robiłam. No i kiedy przyszłam do niej właśnie teraz, za drugim razem, kilka dni temu u niej byłam, to powiedziała, że widać, że się masowałam i że jest duża poprawa. Co prawda miesiączki jeszcze nie miałam, więc nie jestem w stanie powiedzieć wam, ale co ona powiedziała i co mega mnie zdziwiło, wiem, że ogląda mnie dużo dziewczyn z endometriozą. Słuchajcie, to co ona powiedziała, to powiedziała, że często nie boli nas sama endometrioza, tylko bolą nas wzrosty i bolą nas te wszystkie pospinane mięśnie i ścięgna, bo wszystko to, kiedy jest napięte, to właśnie boli. I słuchajcie, ona mnie tak rozmasowała, ona to robi w taki dziwny sposób, taki niby normalny, ale to jest takie, jak ona dotyka, to czujecie coś dziwnego. I tak jak mówiłam, ja wierzę w tę energię, ja wierzę, że ludzie niektórzy mają taki talent, taką moc, nawet nie wiem jak to nazwać, dlaczego fokus cały czas się traci, może dlatego, że rubacham łapami. I tym razem nie było ciepła, było coś innego. I ona tak mnie rozmasowała, że czułam, jak się rozchodzi, jakbym mogła to nazwać, jak skurujecie kurczaka i odrywacie skórę od mięsa, to ja czułam, że ona robi mi to właśnie w brzuchu tam. Wydaje mi się, że ona rozdzielała mi wzrosty. Nie bolało nic. To było po prostu mega dziwne uczucie. Pokazała mi, jak się mam masować i powiedziała, że nie będę, że mam już nie przychodzić na kolejną wizytę, bo prawdopodobnie ona nie będzie mi już potrzebna, że mam sobie dać do 3 miesięcy, około 3 miesięcy i ten ból co miesiąc stopniowo będzie coraz mniejszy i będzie coraz krótszy żebym nie robiła operacji, jeżeli na przykład dostanę, nie wiem, wyznaczą mi termin na za miesiąc, to żebym tej operacji nie robiła. Operacji ja też się śmiałam tam razem z nią, dlatego że ja od ostatniej wizyty, nie wiem, czy minęły 3 tygodnie, czy miesiąc, w dalszym ciągu, mimo tego, że ja dzwoniłam i ponaglałam ich, nie dostałam terminu operacji, więc być może to jest jakiś znak. Guzy, które mam, powiedziała, że powinny się wchłonąć, ciało powinno wchłonąć samoistnie i że ogólnie tutaj z tego co ona widzi, moje wszystkie stresy i napięcia kumulują się właśnie w obrębie żołądka i miednicy, dlatego mam taki problem, a nie inny. Czekam jak nigdy na moją miesiączkę, żeby zobaczyć, czy faktycznie powiem wam tak, ja jej wierzę. Ja czuję coś takiego, że będzie teraz lepiej i nie wiem, co z tym zrobić. Na razie to zostawiam, na razie staram się o tym nie myśleć, ale robię wszystko, suplementuję, piję omegę, piję zioła, rozciągam się, będę się masować i może akurat się uda. Dobra, już za dużo gadam. Za długo idę się pakować, no i zaraz idę na saunę. Dobra, jeszcze raz nagrywam, pokażę wam jak to wygląda. Tu jest wejście, macie wieszaczki, tam jest sauna, a tu jest taka część do przebierania. Jezu, będzie parowało. Bogu, użyczę z twojej bluzy, bo mi paruje. Jest zegarek, żeby można było kontrolować czas. Tam jest okno uchylane. Tutaj można zostawić swoje rzeczy. Tu jest drewno, bo wy jesteście odpowiedzialni za dokładanie do pieca. A tu są wszystkie instrukcje, gdzie przelewać pieniądze. No i żeby pamiętać, żeby temperatura była od 60 do 90 stopni. Tutaj idziemy. Bogunia się chilluje. Tu są zwłoki. Tu jest ten... temperatura. Czy tam nic nie widać? No nic nie widać. Tu jest piecyk. Na zewnątrz jest też woda. Można sobie dolewać. Tu jest łycha.
okienka. No i tu wielkie okno, jedno z widokiem na fiord. I tak to wygląda. A tu beczki z wodą. No. Z jaką wodą? Tutaj, pod spodem. Chyba, że to ten, benzyna. A, i kosze na śmieci. Tu jest raz, dwa, ile? Cztery, pięć? Więcej. Sześć. Na samym końcu są takie malutkie. Sześć ich jest, a tu jest dzielna Bogumiła, która będzie wchodzić. Wchodzić. Nie skakać na górkę prosto. A przed chwilą właśnie wyszły dziewczyny. O, może zdążę je złapać. Był tutaj Panieński. Ty, czekaj. Nie mogę otworzyć. O kur... Tu mogę wejść z tym telefonem? Możesz, z aparatem. Co tu za łania? Się kłania. O, czekaj, z takim widoczkiem zrobimy zajebistym. O, widziałaś? Czy mam podnieść nogę? Możesz... Tak? Podnieść poślady. Pachę masz wygoloną? Nie wiem, nie sprawdzałam. Ale... Sama natura. Czekaj, zrobimy tam podobno. O, muzyczka. Nie mam czucia. Spałam jak dziecko po morsowaniu, ale to już chyba starość, bo znowu się obudziłam przed szóstą i nie mogłam już zasnąć. Także ja dzisiaj zabieram się właśnie teraz, za chwilkę dosłownie zrobiłam sobie kawkę i będę montować film, bo przyjeżdża Adaś dzisiaj koło 11 i zabieram go dzisiaj. Mam nadzieję, że tylko nie będzie padało. Chcę go zabrać na farmę lamy. Będziemy oglądać. Tam jest też fajny taki... No, może Wam pokażę, ale myślę, że teraz już zakończę ten film, bo on będzie chyba naprawdę długi. A lamy, całą naszą wycieczkę postaram się nagrać i po prostu dodam to w przyszłym tygodniu. Taki jest plan, a co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. W ogóle muszę zadzwonić i zapytać się, czy tam jest na pewno otwarte, bo nie do końca jestem pewna. I tyle. To wszystko w tym filmie i czekajcie na następny. Pa!